Jezierski, Sokołowa Skała. Między ojcowskimi skałami znajdują się liczne dziwne i bardzo postaci, a mianowicie przypominające sobą różne zwierzęta, potwory, posągi, nagrobki i tym podobne. Najdziwniejsza jednak jest jedna, która będąc wąską u dołu, rozszerza się coraz bardziej ku górze, przedstawiając podobiznę olbrzymiej maczugi. Na skale tej noga ludzka nigdy nie postała, jedynie ptaki w przelocie siadywały na niej. Dawnymi laty uwiła sobie na niej gniazdo para wspaniałych sokołów. Wychowały one tam swoje pisklęta, drwiąco patrząc na ludzi przechodzących mimo. Starosta tamtejszy, pan srogiego wielce serca, zapragnął mieć jedno pisklę, by odpowiednio je wyuczywszy mógł używać do łowów. Obiecał więc sowitą nagrodę temu, kto wdarłszy się na skałę, przyniesie mu jedno pisklę. Sowita nagroda nie zachęciła jednak nikogo, śmiałek taki się nie znalazł. Nareszcie przypomniał sobie starosta pewnego więźnia, który zamknięty w podziemiach zamku piaskowej skały i oskarżony o zbrodnię ustawicznie jej zaprzeczał, utrzymując, że jest niewinny. Kazał więc przyprowadzić go przed siebie i rzekł: — Słuchaj, utrzymujesz, że jesteś niewinny, ale nam trzeba dowodu. Więc gdy wedrzesz się na tę skałę i przyniesiesz mi jedno pisklę, uznam cię za niewinnego i wypuszczę na wolność. Zaprowadzili więźnia pod skałę i tam go pozostawili, ustawiając w przejściach baczne straże, by nie uciekł. Spojrzał więzień na skałę i zobaczył niemożność wykonania powyższego rozkazu, lecz nie tracił nadziei w pomoc Bożą. Ukląkł pod skałą i serdeczną modlitwą prosił Pana zastępów, by mógł choć tym sposobem okazać swą niewinność. Pomodliwszy się szczerze, usiadł pod skałą i począł rozmyślać nad sposobem wykonania rozkazu starosty. Rozmyślając tak, nie spostrzegł, kiedy sen zmorzył mu powieki. Gdy usnął, spuściły się cicho ze skały sokoły i podłożywszy skrzydła, poniosły go lekko na skałę. Ocknął się więzień, patrzy wokoło i widzi pod sobą dolinę, a obok siebie gniazdo sokole i siedzącą na nim parę sokołów, nic a nic się go nie bojących. Poznał w tym opiekę boską nad sobą, padł na kolana i gorącą modlitwą dziękował Stwórcy za pomoc. Następnie zbliżył się do gniazda, wziął jedno pisklę i włożywszy je w zanadrze, zsunął się po skale na dół, podtrzymywany przez sokoły. Na drugi dzień z rana starosta, sądząc, że więzień, spadłszy ze skały, już dawno nie żyje lub gdzie leży z pogruchotanymi kośćmi, z całym orszakiem dworzan udał się ku skale. Lecz któż opisze jego zdumienie, gdy ujrzał go nie tylko zdrowym, ale w dodatku z sokolątkiem w ręku. Poznał zło swego czynu starosta i nie tylko, że uznawszy niewinność więźnia, wypuścił go z ciemnicy, sowicie wynagrodziwszy, ale zmienił się zupełnie od tego dnia i stał się tak dobrym dla ludzi, że ci poczęli zwać go swym dobroczyńcą. Skała zaś owa, na pamiątkę tego cudownego zdarzenia, otrzymała nazwę Sokołowej, a nazwa ta trwa do dziś dnia w ustach ludu.